Jakie ma pan gleby w swoim gospodarstwie? Gleby bardzo słabe w moim gospodarstwie występują. Jest przeważa klasa 6 i 6Z. Na 130 hektarów mam tylko 24 hektary w piątej klasie. A tak pozostałe wszystko 6 i 6Z. Od jak dawna stosuje pan UG Max? Od 4 lat wstecz. Najpierw zacząłem stosować w zbożach. I to mi dało niezmierne efekty, bo powiększyło mi się po prostu zbiór plonów z hektara, ponad tonę zwiększył mi się i zacząłem stosować to i na użytkach zielonych i na kukurydze. A co pana skłoniło, żeby wybrać właśnie to rozwiązanie? Po prostu byłem na wycieczce i na wycieczce spotkałem przedstawiciela firmy, pana Piotra Bogdanowicza i on mnie do tego po prostu zachęcił. Powiedział: Kazik, zastosuj, przekonasz się, że u ciebie na twoich glebach to będzie dobre. To będziesz miał większą opłacalność w produkcji zboża. A jak pan stosował UG Max? Użyźniacz najlepiej jest stosować na obornik. Zawsze obornik to jest więcej masy. Tak. Ma sprawę. Im więcej masy, tym lepszy efekt. No. W tym roku susza bardzo mocno dała się rolnikom we znaki. A jak to u pana? U mnie w tym roku w kukurydzy plony tak przeciętne były, ale jeszcze nie najgorsze. Mogę tu nadmienić, że zabrakło mi użyźniacza na obszarze 5 hektarów. Nie zastosowałem, bo zabrakło, także już plon był obniżony o jakieś 20% do 30%. Już nie było szans, żeby to zebrać na ziarno, musiałem to skosić na kiszonkę. Czy występowały problemy z zaleganiem słomy czy innych tam resztek? Tak. Występowały. Dopiero jak zacząłem stosować użyźniacz, dopiero te problemy mi się skończyły. I nie ma żadnych problemów? Nie ma żadnych problemów, żeby resztki z roku na rok przetrwały. I nie mam takich problemów wiosną teraz, żeby gdzieś stanęła woda na polu, żebym nie mógł wjechać. Wszędzie jest po prostu jednakowo na polu. No i w czasie, tak jak w tym roku susza była bardzo, to znów nie było takich przepon na polu, że tu jest kukurydza, tu nie ma. Jest całe pole jednakowa, równa. Ja mam 55 lat i nie pamiętam, żeby u nas rzeka Skrwa nie płynęła. Nawet rzeka wyschła. No, wyschła. Stanęła rzeka, ptactwo, ryby z rzeki wybierało, a woda nie płynęła. Tak. Czyli mimo takiej suszy na tych polach całkiem przyzwoita kukurydza urosła. Tak. Jak mniej więcej plonuje w tej chwili ta kukurydza, licząc średnio, nie tam, gdzie te dziki zniszczyły, tylko średnio to, co stoi, ile mniej więcej ton hektara. Ja uważam, że średnio powinno 8 ton hektara wydać. Mimo takiej suszy, mimo takiej słabej gleby. Tak. A jak sąsiedni rolnicy na tym terenie, jak oni mają plony? No widzicie państwo, przyjechaliśmy teraz do sąsiada na pole zobaczyć kukurydzę u sąsiada, który stosuje bardzo wysokie nawożenie, stosuje duże dawki obornika, a nie stosuje użyźniacza. Porównajcie teraz ten plon kukurydzy z plonem u mnie. Jest to po prostu zmarnowany plon. Dzięki, żeby zastosował użyźniacz, tu bym miał plon. Masa rolników miała kukurydzę na ziarno rok w rok, a w tym roku wszystko skosili na kiszonkę, bo nie mieli sensu tego trzymać na ziarno. Po prostu susza tak dospierała, że nie ma kolby. Kolby w ogóle nie było. Tak. A w tej, którą pan na zielonkę skosił, kolby w ogóle były, czy tylko sama... To było pół kolby, 3/4 kolby i zaschnięte i no nie było sensu tego trzymać na ziarno. Jedynie masa łodyg bez... Tak, dokładnie. Kukurydza wygląda, muszę powiedzieć, pięknie, bo jadąc tutaj po drodze, jak widzieliśmy kukurydzę, no to ona była bardzo mała i tak, kolb tam w ogóle nie było widać.
A to jest naprawdę bardzo piękna kukurydza, to mi gratuluję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zobaczcie, to jest plon z ubiegłego roku. Kukurydzi u mnie z pól. Średnio wydała 15-16 ton z hektara. A ta kukurydza jest z tego roczni. Tego roczni. No, i ta daje w tym roku na połowę 8,5 tony z hektara. Państwu Słapkowskim można tylko pogratulować, że pomimo ogromnej suszy zdołali uzyskać tak wysokie plony i jednocześnie życzyć podobnych wyników w kolejnych latach.